Witaj, tutaj Agnieszka Morawiecka z Desprendete. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o historiach rodowych. Bardzo wielu moich klientów, wielu klientów mówi mi, że nie wierzy w historie rodowe, że to jest bez sensu. I chciałam powiedzieć, że coraz więcej jest badań naukowych, coraz więcej naukowców bada właśnie, jaki jest związek naszych historii rodowych, naszej przeszłości w naszej historii dzisiejszej. Na ile my powielamy historię naszych przodków. Warto się nad tym zastanowić, czy się wierzy, czy nie, chociaż nie, dla mnie to nie jest kwestia wiary, ale warto przyjrzeć się, ponieważ tak naprawdę historie naszych przodków bardzo często czają się, jakby to tak można powiedzieć, za naszymi działaniami, za decyzjami, jakie podejmujemy, i czasami są to bardzo ważne życiowe decyzje, które podejmujemy, a tak naprawdę nie są to nasze decyzje. I aby przyjrzeć się historii swojej rodziny, swojej historii rodowej, warto zauważyć albo zacząć od siebie, spisać mniej więcej swoją historię i zaznaczyć takie ważne punkty mojej historii. Na przykład ważne daty, czy na przykład coś, co dla mnie było ważne, i ważne wydarzenia, na przykład śmierć ważnej osoby, jakieś przeprowadzki, ważne jakieś zdarzenia. To z jednej strony. Następnie warto spisać na przykład swoje hobby, co ja lubię, czego nie lubię. Spisać, jeżeli ktoś tak ma, na przykład zawód, jaki mam, co ja robię, co ja wykonuję. I jeżeli jesteś w związku, przyjrzeć się swojemu partnerowi, jego na przykład imieniu, jego datom urodzenia, jego historii, co się zadziało w jego historii, jaka była jego historia. A potem przyjrzeć się historii swoich przodków. I wiele osób, to tak naprawdę to pierwsza to była córka Anny Schutzenberger, która powiedziała do mamy: wiesz, mama, ale zobacz, ja mam taką historię, tam chodzi o historię miłosną. Moja historia miłosna, moja historia związków jest taka. Twoja była identyczna, a babcia miała takie samo życie, taką samą miała historię. Powielamy te historie i bardzo często właśnie robimy to w sposób nieświadomy. Nieświadomy sposób wybieramy naszego partnera, później mamy problemy na przykład w związku, w utrzymaniu związku, czy utrzymaniu miłości. Na przykład nagle zauważamy, że nie ma w nas jakiejś pasji, nie ma w naszym związku właśnie tej miłości. Przechodzimy na powszedniość i bardzo często się zastanawiamy, a tutaj ze mną coś jest nie tak. I bardzo często tak naprawdę korzenie tego naszego niezadowolenia, korzenie tego braku pasji, braku właśnie pasji, jakiegoś ognia w związku, bardzo często ma korzenie w historiach rodzinnych, w powielaniu historii rodzinnych, bardziej tutaj. Dlatego ja na przykład zapraszam do tego, aby się przyjrzeć swojej historii rodzinnej. Przyjrzeć się swojej historii albo zobaczyć historię swoich przodków. Zobaczyć historię babci, dziadka, czy tam jakiejś cioci, czy jakiegoś wujka. I zobaczyć, na ile ja to powielam. Na ile
w moim życiu pojawia się coś takiego samego. Wprowadzić taki troszeczkę świadomości w nasze życie i takiej refleksyjności i obserwacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. I no, i to będzie na tyle. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcesz popracować nad schematami swojego życia, zapraszam na rozmowę, na konsultację i do odwiedzenia mojej strony www.desprendete.es. Pozdrawiam serdecznie. Pa!